Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z całkami. Tym razem będziemy dalej całkować ułamki. Część druga. Zapraszam bardzo gorąco. Na poprzednim naszym spotkaniu zajmowaliśmy się całkami takiej postaci f od x podzielone przez g od x po dx, gdzie f i g były to wielomiany zmiennej x i stopień tego wielomianu górnego w liczniku był mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku. I tutaj, na tym naszym spotkaniu, dokładnie ta sama sytuacja będzie. Będą to wielomiany, stopień licznika będzie mniejszy od stopnia mianownika. I teraz przypominam, jaka była metoda. Metoda była taka, że staraliśmy się rozkładać wielomian g od x, ten z mianownika, na czynniki, jeśli to możliwe. Na tym naszym spotkaniu również będziemy rozkładać ten wielomian g od x na czynniki, jeżeli to będzie możliwe. Natomiast jeśli nie jest to możliwe, będziemy wykorzystywać taki wzór. Korzystamy z tego bardzo często, dlatego ja tutaj zapisałam. Warto po prostu o tym pamiętać, że całka, i teraz tak, jeżeli na dole jest ta funkcja nasza g od x, tak jak tu dałam, dążymy do tego, żeby tutaj w liczniku była pochodna z tej naszej funkcji g od x, czyli g' od x, podzielone przez g od x po dx, to się równa logarytm naturalny z mianownika, oczywiście na wartość bezwzględna ten mianownik jest, plus c. Oczywiście to samo bym osiągnęła, gdybym użyła podstawienia, ale dobrze jest, jak już chcesz tak super znać te całki, to naprawdę dobrze jest, żeby ten wzór po prostu był w głowie, ze względu na to, że ta pochodna z mianownika, jak występuje w liczniku, to od razu, żeby napisać ten logarytm. Ja po prostu ten wzór polecam. Bądź będziemy dążyć też do takiej postaci. Czasem będzie tak, że będzie jedno i drugie w zadaniu. Będziemy dążyć do takiej postaci, do postaci całki 1 nad 1 plus x kwadrat po dx, a przecież znamy na to wzór. Jest to arkus tangens x plus c. Pamiętasz, na poprzednim spotkaniu robiliśmy takie przykłady, gdzie w mianowniku była funkcja kwadratowa, liczyliśmy deltę. Delta wychodziła dodatnia bądź równa 0. Na tym naszym spotkaniu na pewno będą takie sytuacje, gdzie delta z mianownika będzie ujemna. I wtedy, jeżeli delta jest ujemna, no to nie da się rozłożyć tego mianownika na czynniki, czyli wtedy będziemy chcieli wykorzystać ten wzór, czy też jedno i drugie, to i do tego też dążyć. Zapraszam, ponieważ widzisz, że to będą inne przykłady, inne zadania, choć wygląda całka na początku tak samo, ale będzie się w trakcie inaczej robiło. Zapraszam Cię do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Pierwszy przykład, mamy do policzenia całkę z takiej funkcji x minus 1 podzielone przez x kwadrat dodać x dodać 1 pod x. Oczywiście na początek patrzymy sobie, że stopień licznika jest mniejszy od stopnia mianownika, więc ok, będziemy próbowali teraz rozłożyć mianownik na czynniki. Czyli widzimy, że w mianowniku jest funkcja kwadratowa, no to spróbujmy policzyć sobie deltę. Gdzieś tutaj na boku policzymy deltę. B kwadrat, czyli 1, minus 4ac, czyli minus 4 to jest minus 3, delta mniejsza od 0. Co to oznaczało, deltę mniejszą od 0? Że brak jest postaci iloczynowej. Brak postaci iloczynowej. Skoro tak, to znaczy, że no nie możemy skorzystać z metod, które uczyłam Ci na poprzednim naszym spotkaniu. Będziemy chcieli skorzystać z tego, co ja teraz chcę Cię nauczyć, czyli wykorzystania tutaj tego wzoru, czy też tego wzoru. Po pierwsze, oczywiście dążymy do tego, żeby ten wzór skorzystać, czyli jeżeli się da, w tej sytuacji popatrz, co zrobimy. Przepiszemy mianownik, no bo mianownik nie możemy ruszyć. Natomiast co zrobimy w liczniku? Potrzebujemy pochodną z mianownika. Czyli jaka to będzie pochodna z x kwadrat? No 2x. Pochodna z x, no to plus 1. Pochodna z 1 to 0. Więc ja tutaj musiałam dołożyć, musiałam tu tak skonstruować, żebym tu miała pochodną z mianownika. Ale teraz ustalam, czy mi się zgadza to z tym.
Absolutnie się nie zgadza. Dlatego ja to muszę wziąć w nawias i muszę x ustalić teraz. Tu jest x samo, a tu jest 2x. Czyli ja z przodu muszę napisać jedna, druga. Bo to musi mi się zgadzać. Ja sobie nie mogę zmienić funkcji podcałkowej. Absolutnie. I teraz mnożymy. Popatrz. Jedna, druga razy 2x to jest x. Zgadza się. Jedna, druga razy 1 tutaj będzie, czyli jest jedna, druga. A ja mam minus 1. Czyli jak mam jedna druga, to muszę jeszcze odjąć 3 drugie i wtedy ma mi wyjść po prostu to minus 1. I oczywiście po dx. Co mi to dalej dało? Dało mi to to, że ja teraz mogę to rozdzielić na dwie całki. No taki jest sens, żeby tą całkę jakoś uprościć. Czyli tak, jedną drugą daję przed całkę i teraz będę miała tak, całka z 2x plus 1 podzielone przez x kwadrat, dodać x, dodać 1 i to będzie po dx. Później będę miała minus 3 drugie, też dam do przodu, będę miała 1 nad x kwadrat plus x plus 1 po dx. No i tak, o ile ta pierwsza całka jest łatwa, jak już znamy ten wzór, popatrz, ja to zapiszę dalej, żeby to ładnie kontynuować, czyli będziemy mieć jedną drugą i teraz widzimy, że tutaj mamy pochodną z mianownika, czyli korzystam z tego wzoru, że to będzie logarytm naturalny z mianownika, czyli moje x kwadrat plus x plus 1. I jakby koniec, całka policzona. Natomiast tu jeszcze mamy minus 3 drugie całka z 1 nad x kwadrat plus x plus 1 i dx. No i teraz widzimy, że tylko sam ten wzór nie wystarczy. Niestety nie wystarczy. Potrzebujemy jeszcze tą drugą całkę, która tutaj występuje, ta całeczka. Ja ją tu podkreślę. Mamy do policzenia tą całkę i tą całkę będziemy chcieli dążyć do tej postaci. Ale żeby to zrobić, to ja tutaj zrobię obliczenia pomocnicze, czyli oddzielę sobie tutaj jakby gwiazdeczką, że będziemy sobie robić obliczenia pomocnicze, a później tutaj sam wynik wstawię, żeby tak ładnie przejrzyście było. Czyli, popatrz co ja będę robiła. Przepiszę samą całkę, tą, co mamy do policzenia i do czego dążymy? Dążymy do arkus tangensa. Ale żeby to zrobić, to ja tutaj muszę mieć x kwadrat plus 1. Tak się składa, że ja niby tu plus 1 już widzę, ale niestety to muszę włożyć we wzór skróconego mnożenia, żeby było coś do kwadratu. Bo wiesz, zawsze pamiętamy, że te metody, które już umiemy, na przykład podstawiania metodę, no tutaj bardzo często się wykorzystuje w tej postaci. Dążymy tutaj do wzoru skróconego mnożenia, czyli x dodać i teraz tak, na pewno będzie x, no bo x kwadrat dodać, we wzorze skróconego mnożenia jest 2ab, a u nas mamy mieć ten drugi czynnik, to jest x. Czyli musi być dodać jedna druga do kwadratu, ze względu na to, że jak będzie 2 razy jedna druga, to jest 1 razy x, no to mamy x. Ale nie zapominamy jeszcze, że we wzorze skróconego mnożenia jest ten drugi wyraz do kwadratu. Czyli jedna druga do kwadratu, to jest 1 czwarta, a przecież ja mam 1, czyli ja muszę dołożyć jeszcze 3 czwarte. Bo wiesz, ja jeszcze raz przypominam, ja nie mogę zmienić funkcji podcałkowej. Ja ją tylko mogę inaczej przekształcić. No to teraz dalej. Tu mamy nawet spoko, moglibyśmy podstawienie zrobić, nie? Ale tu nam teraz przeszkadza, bo ja muszę mieć plus 1, żeby ten arcus tangens wykorzystać. To co robimy? Zrobimy taką operację, że wyciągniemy sobie 3 czwarte przed nawias kwadratowy. Popatrz, co zrobiłam. To 3 czwarte wyciągam do przodu tutaj, oczywiście w mianowniku, 3 czwarte. Czyli to znaczy, że ja tutaj muszę mieć 4 trzecie, x plus 1 druga do kwadratu, no bo ja, to mi musi się skrócić i dodać 1. Oczywiście dx, widzisz? Czyli ja wyciągam to, bo ja muszę mieć tą jedynkę, więc ja to muszę wyciągnąć przed nawias, ale skoro wyciągam 3 czwarte, no to tutaj nie ma żadnego 3 czwarte, to ja muszę to jako przez odwrotność pomnożyć, czyli mi zostaje 4 trzecie, bo to mi się skróci i wtedy będę miała sam ten nawias. No to popatrz, co ja teraz mogę zrobić. To 3 czwarte mogę wyrzucić przed całkę, ale skoro to jest w mianowniku, to jako odwrotność, czyli napiszę 4 trzecie, całka, 1 nad. I teraz uwaga, ja to 4 trzecie muszę wrzucić do mojego tutaj nawiasu. Ale jak wrzucamy do nawiasu, to musimy to tak jakby spierwiastkować. Czyli otwieram nawias i będę miała tak jakby, jak ja spierwiastkuję 4 trzecie, to będę miała 2 nad pierwiastek z 3. Czyli będę miała 2 nad pierwiastek z 3x dodać
dwa nadpierwiastek z trzech razy jedna druga. To ja od razu napiszę, jeden nadpierwiastek z trzech to do kwadratu dodać 1 dx. Oczywiście, że to jeszcze nie jest koniec, ale teraz już śmiało mogę sobie zrobić mój przerywnik, czyli po prostu użyć podstawienia. Czyli za 2 nadpierwiastek z 3 x dodać 1 nadpierwiastek z 3 to się równa t. Tak? No i teraz liczymy pochodną. Pochodna z tego to będzie 2 nadpierwiastek z 3 dx to się równa dt. No to pomnożymy przez pierwiastek z 3 nad 2, żeby ładnie nam tutaj wyszło i wtedy mi zostanie, że dx to jest pierwiastek z 3 nad 2 dt. Ja widzisz, specjalnie tutaj nie usuwam niewymierności, no bo nie ma takiej konieczności. Czyli będę miała tak, 4 trzecie całka, 1 nad, zamiast tego wstawiliśmy t, czyli mam t kwadrat, dodać 1 razy, a zamiast dx-a muszę napisać pierwiastek 3 nad 2 dt. To się równa. No to to wyrzucę sobie przed całkę. Jak ja to wyrzucę, to mi się czwórka z tą dwójeczką, a mogę to skrócić, żeby było lepiej widać. Czyli będę miała 2 pierwiastki z 3 nad 3, całka 1 nad t kwadrat, dodać 1 dt. To się równa. Widzisz, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, ponieważ już taką postać otrzymaliśmy, czyli mamy 2 pierwiastki z 3 nad 3 arcus tangens t, oczywiście plus c, no i to się równa. Wracamy do podstawienia. Ja tutaj zapiszę arcus tangens i teraz nie t, tylko ja napiszę w takiej postaci. 2 nad pierwiastek z 3 x dodać 1 nad pierwiastek z 3 i plus c. Jak oczywiście będzie Cię nudziło, możesz usunąć niewymierność. I teraz to, co wyliczyliśmy właśnie, to, co nam tu wyszło, na boku policzyliśmy, wrzucamy do tej naszej całki, która była na początku dana. Czyli mamy jedna druga, logarytm naturalny. I teraz uwaga, jeżeli zauważysz, bo to policzyliśmy wcześniej, że mamy deltę ujemną, prawda? To znaczy, że ta funkcja, która jest w środku kwadratowa, będzie cały jej wykres leżał nad osią x. Czyli ona ma zawsze wartości dodatnie, więc ja wcale nie muszę pisać wartości bezwzględnej. To oczywiście nie jest błąd, ale nie ma takiej potrzeby. I teraz popatrz, mamy minus 3 drugie razy i ta całka, którą my sobie tu policzyliśmy i mamy tak, 2 pierwiastki z 3 nad 3, arcus, tangens, 2 nadpierwiastek z 3x, dodać 1 nadpierwiastek z 3, dodać c. No tutaj oczywiście możemy sobie skrócić tą trójeczkę z tą trójeczką, tą dwójeczkę z tą dwójeczką. Ja nawet tego już nie będę przepisywała, po prostu tu będziemy mieć minus pierwiastek z 3 i ten cały arcus tangens. Ja to podkreślę jako wynik ostateczny, policzony tej naszej całki, no dosyć ciężkie, ale widzisz, że tutaj te dwa podstawowe wzory się bardzo przydają, a mimo tego jednak liczymy, dość długo liczymy. Kolejny przykład to całka z takiej funkcji. X minus pierwiastek z 2 podzielone przez x kwadrat dodać x pierwiastek z 2 dodać 1 dx. Oczywiście zgadza się, stopień licznika jest niższy niż stopień mianownika, więc próbujemy rozkładać mianownik na czynniki. To jest taka pierwsza myśl. Zawsze próbuj rozkładać mianownik na czynniki. No skoro w mianowniku jest funkcja kwadratowa, no to może tą deltą spróbujemy sobie ją policzyć. Delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie to jest 2, minus 4 razy 1 to jest 4, czyli delta jest równa minus 2, czyli delta po prostu mniejsza od 0. To oznacza, że niestety nie dam rady rozłożyć mianownika na czynniki. Zatem, skoro nie dam rady, to muszę skorzystać najpierw z tego wzoru. Czyli co robimy? Tak jak w przykładzie wcześniejszym, przepisujemy sobie mianownik i teraz musimy policzyć pochodną z mianownika i ją wsadzić w liczniku. Czyli z x kwadratu pochodna to jest 2x, pochodna z x pierwiastek z 2 to będzie plus pierwiastek z 2. Teraz co robimy dalej? Oczywiście musimy uzgodnić x, bo muszą mi się te funkcje podcałkowe równać. Czyli widzimy, że ja mam 2x, to znaczy, a tu jest x, to znaczy, że z przodu daję jedną drugą, bo jedna druga razy 2x, no to jest x. Teraz jedna druga razy pierwiastek z 2 to jest jedna druga pierwiastka z 2. Czyli, a ja mam mieć minus pierwiastek z 2, czyli muszę zrobić minus 3 drugie pierwiastka z 2. No i oczywiście dx.
musi mi się wszystko zgadzać. Teraz rozkładam to na dwie całki, gdzie jedną drugą daję przed całkę i będę miała 2x plus pierwiastek z dwóch podzielone przez x kwadrat plus x pierwiastek z dwóch plus 1, to będzie dx. Dalej będę miała minus, i to też wyrzucam przed całkę, czyli 3 drugie pierwiastka z dwóch, całka, tu mi zostaje domyślna jedynka nad x kwadrat plus x pierwiastek z dwóch plus 1, oczywiście dx. No to teraz zgodnie z tym pierwszym wzorem, który tutaj na boku zapisałam, z tym pierwszym, u góry mam pochodną z mianownika, czyli mogę skorzystać z tego wzoru, czyli piszę 1 druga, logarytm naturalny i teraz będzie z mianownika. Znowu delta jest ujemna, więc nie muszę zrobić wartości bezwzględnej, bo ta moja funkcja, która jest w mianowniku, ma zawsze wartości dodatnie, prawda? Więc mogę zwykły nawias dać. Dalej mam minus 3 drugie pierwiastka z dwóch, całka 1 nad x kwadrat plus x pierwiastek z dwóch plus 1 dx. Widzę, że została mi ta całka, ja nie mogę od razu wyniku podać, ja ją muszę tak przekształcić, żeby ją doprowadzić do tej drugiej całki, ale możemy to dalej pisać równa się, tylko wtedy zawsze musisz to przepisywać, nie? A ja chcę ograniczyć to pisanie, dlatego znowu gdzieś tam pod spodem zrobimy sobie jakąś gwiazdeczkę, obliczenia nasze pomocnicze, czyli piszemy sobie całka 1 nad x kwadrat plus x pierwiastek z dwóch plus 1 dx. Dobrze, i tą całkę policzymy. Oczywiście, znowu, tak jak w poprzednim przykładzie, dążymy do wzoru skróconego mnożenia w mianowniku. Czyli muszę mieć tak, x na pewno, bo jest x kwadrat, dodać. I teraz podobnie jak tam jest we wzorze, 2ab. Czyli ja mam pierwiastek z dwóch, więc muszę mieć pierwiastek z dwóch nad 2 do kwadratu, bo mam mieć 2ab. Czyli dwójka ma się mi skrócić z tą dwójką tu w mianowniku i będę miała pierwiastek z 2x, czyli będzie mi się zgadzało. Bo problem zawsze jest w ustaleniu tych x-ów, bo liczby to już można dodać, odjąć, nie ma problemu. No i teraz widzisz, mamy b kwadrat, czyli 2/4 będzie. 2/4 to jest 1/2, a my mamy tutaj 1, czyli jeszcze muszę dołożyć 1/2 i tu dx. To się równa. Znowu widzimy, że ja we wzorze, popatrz, mam tu plus 1. Czyli ja tą 1/2 muszę przed ten nawias jakby wyrzucić, czyli przepisuję 1 nad, wyrzucam tą 1/2, otwieram sobie kwadratowy nawias, żeby mi się wygodnie pisało i znowu tutaj muszę zrobić, wiesz co, no muszę zrobić odwrotność, czyli muszę zrobić tak jakby dwie pierwsze i ten nawias przepisać, bo musi mi się oczywiście zgadzać funkcja podcałkowa, a tu wyciągłam 1/2, czyli plus 1, zamykam kwadratowy nawias dx. No to dalej to się równa. Ta 1/2 jest w mianowniku, czyli jak ja chcę ją napisać swobodnie przez całką, to ją odwracam, czyli będę miała dwie całki, 1 nad. I teraz uwaga, tu mam dwie pierwsze, czyli po prostu 2, nie? A tak napisałam, żeby było widać, po prostu 2. To 2 muszę wsadzić do tego nawiasu, czyli tak jakby muszę spierwiastkować. Czyli będę miała pierwiastek z 2x, dodać. I jak ja tu wsadzam też pierwiastek z dwóch, to mam pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, to jest 2, nad 2 to jest 1. Do kwadratu plus 1 dx. No i teraz widzisz, troszkę jest to przyjemniejsze niż w przykładzie numer 1. I teraz stosujemy oczywiście nasz przerywnik, czyli podstawienie pierwiastek z 2x plus 1 to się równa t. No i liczymy pochodną. Pierwiastek z 2 dx to się równa dt. Dzielę sobie przez pierwiastek z 2, czyli mam, że dx to jest dt podzielone przez pierwiastek z 2. Skoro tak, no to teraz już tutaj wracamy. Czyli będziemy mieć dwie całki. 1 nad, zamiast tego napiszę t kwadrat, będzie dodać 1. I zamiast dx-a napiszemy sobie dt nad pierwiastek z 2. To się równa. Ten pierwiastek z 2, który jest w mianowniku, wyrzucam do przodu, czyli będę miała 2 nad pierwiastek z 2, całka 1 nad t kwadrat plus 1 dt, a to się równa. Tu sobie już teraz swobodnie mogę usunąć niewymierność, czyli będę miała 2 pierwiastki z 2 nad 2, czyli po prostu pierwiastek z 2, arcus tangens t plus c oczywiście. No i wracam do podstawienia, napiszemy pierwiastek z 2, arcus tangens, naszym t to było w nawiasie pierwiastek z 2x plus 1 i plus c.
Dobrze, to jest ta policzona całka nasza taka, która występowała w środku. Teraz wracam z tym, wracam tutaj do tej naszej pierwszej całki, którą będziemy policzyć. Czyli początek przepisujemy. Jedna, druga. Logarytm naturalny x kwadrat plus x pierwiastek z dwóch plus 1 minus. I teraz uwaga, będę miała pierwiastek z dwóch, popatrz. I tu będę miała, tu mam też pierwiastek z dwóch, muszę to pomnożyć, to może zrobię to od razu. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch da mi 2 i to 2 mi się z tą dwójką skróci, czyli napiszę od razu minus 3 i będziemy mieć arcus tangens pierwiastek z dwóch x plus 1 i na końcu plus c. Oczywiście to jest moja końcowa całka w przykładzie numer 2. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie stanowczo za mało i chciałbyś jeszcze poćwiczyć więcej takich rozbudowanych, być może jeszcze trudniejszych, z wyższymi potęgami przykładów, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który możesz znaleźć na stronie internetowej www.aikamat.pl. A tymczasem zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.